tym roku dzięki gościnności organizatorów Orszaku Trzech Króli w Krakowie zostanie zaprezentowany oficjalny hymn Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. No mamy nadzieję, że w Telewizji Polskiej pójdzie to live, a oczywiście później ta wersja studyjna, która będzie wersją obowiązującą, ona będzie umieszczona na stronie Światowych Dni Młodzieży i będzie do pobrania. No tak się składa, że oprócz tego, że jestem szefem biura prasowego, to wcześniej zostałem koordynatorem tego projektu, tak więc brałem udział w nagraniu i mam z tego tytułu dużą radość, że to jest właśnie ten utwór i że wreszcie będziemy go mogli pokazać całemu światu. Ja myślę, że spełnia oczekiwania tych, którzy marzyli o hymnie bardzo dostojnym, a jednocześnie oczekiwania tych, którzy chcieliby sobie to nucić. I myślę, że da się.